Nowotwór potrafi wykończyć nawet silny organizm i nie każdy wygrywa z nim walkę. Ten chłopiec pokonał chorobę po długim czasie, jego reakcja wyciska łzy z oczu. Nowotwór to diagnoza, której nikt nie chce usłyszeć. Dla wielu osób jest to niemal wyrok śmierci. Ten chłopiec wygrał walkę z rakiem po bardzo długim i ciężkim leczeniu. Reakcja dziewięciolatka jest niezwykle wzruszająca, trudno powstrzymać łzy. Wszystko nagrała kamera, a film obiegł internet. Nowotwór był dla niego niemal wyrokiem śmierci. Steven Sotter to dziewięciolatek z Oklahomy, który w swoim krótkim życiu doświadczył już bardzo dużo cierpienia. W 2016 roku u chłopca zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną w wysokim stadium zaawansowania. Lekarze natychmiast podjęli leczenie dziecka, już po kilku dniach otrzymywał chemię. Dziewięciolatek przyjmował ją do końca 2019 roku. 14 grudnia przyjął ostatnią dawkę leku, a jego mama nagrała wszystko kamerą i udostępniła tę szczęśliwą chwilę na swoim Facebooku. Jej syn w końcu był zdrowy. Nagranie, które trafiło do sieci, zostało zatytułowane „Błogosławiony Bóg. Ostatnia chemia małego chłopca. Łzy radości. Na wideo widać przede wszystkim Stevena, który połyka ostatnią dawkę chemii. Film jest niezwykle wzruszający, a na widok reakcji dziewięciolatka ciężko pozostać obojętnym. Dziewięciolatek pokonał nowotwór. Nagranie z zakończenia jego leczenia trafiło do sieci. W pomieszczeniu wokół chłopca znajdują się również inne osoby. A wszystkie, łącznie z nagrywającą syna mamą, dopingują go podczas zakończenia leczenia. Dziewięciolatek w końcu jest zdrowy, kiedy przyjmuje ostatnią dawkę leku. Na jego twarzy pojawia się triumf i łzy radości, a bliscy nie mogą powstrzymać szczęścia. Rodzina przytula chłopca i świętuje razem z nim. Dzisiaj grzeje, jeden. Druzgocące słowa Jackowskiego dla wszystkich Polaków. Zobaczył tragedię, która ma nastać lada dzień dwa. Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kim jest piękność, która dogryzła Agacie Dudzie? To wyjątkowa chwila nie tylko dla małego chłopca i jego najbliższych, ale również dla wszystkich, którzy zmagają się z chorobą lub pomagają komuś, kto walczy z nowotworem. Nagranie może dać im nadzieję, że raka da się pokonać, nawet kiedy szanse na powrót do zdrowia są bardzo nikłe. Steven nie poddał się rakowi, a dziś jest zupełnie zdrowym chłopcem, który może na nowo cieszyć się życiem. Najlepsze newsy dnia, źródło, Newsner. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.